to słodka świnka różowa, ojoj. Mamy Pepę. To jest świnka Pepa, tak, to jest skarbonka, która może służyć... Oj, to można sobie wrzucać takie... Tak. O, to ja dam miedzianą monetę, o. Mój pierwszy wkład do naszej rodziny. Wszystko wrzucaj do środka. Jeśli chodzi o hajs, ale ono, ją można również ze sobą mieć. Jak będzie z tobą podróżować, to jest taki dodatkowy magazyn. Zawsze możesz ją gdzieś postawić na stole, dorzucić rzeczy i wrócić, ale ja nie będę z sobą nosił, bo ja mam ten magiczne lusterko, to będę wrzucał, jak chcesz, możesz wziąć. Siatka na robaki! Tak, też obiad zrobię. Też sobie kupiłem i zobaczymy, jak się łapie te robaki. Też przy okazji. Ty sobie tak pokupowałeś, przepraszam, ale wszystkie moje pieniądze zostały w skrzynkach, więc ty pewnie za moje sobie kupiłeś. Tak, tylko dorzuciłem tam jeszcze 20 złotych monet, więc przepraszam bardzo, kto tu zarabia hajsy teraz. A ja nie pamiętam, ile ja miałam, więc no nie mogę się z tobą kłócić, bo może ja miałam więcej, ha? Okej, okay, niech ci będzie. Chociaż z kibla, jak korzystasz, to też dwie złote monety za korzystanie z kibla i się wyrówna. O! Patrz, pielęgniarka! O, jaka babeczka! Czekaj, idę przywitam! O, dzień dobry! Znaczy, fajna! Uważaj, bo ona cię... Ulecz, a jak... Pokaż, gdzie cię boli, ulecz. I co, ona od razu mnie zmaca, czy muszę poczekać, czy sobie wybrać, co ma macać? Zmaca cię, jak będziesz miała jakieś obrażenia, to prawdopodobnie ona cię po prostu uratuje, tak? Znaczy, zregeneruje twoje zdrowie. Zrobi ci usta. Kliknęłam ulecz, to napisała mi, nie oferuje szczęśliwego zakończenia. No dobra, o. Weź sobie. No. Całe szczęście. Mi już się chyba nie podoba. No mi to nie grozi. Mi już się nie podoba. A ja się tak zapytam tylko, jak ta nasza pani tutaj sobie wejdzie, da skoro sobie tu radę. Są te pozamykane. Da sobie radę. Mówisz? Jak wyjdziemy tylko z zasięgu, to sam skrypt ją tam wrzuci, więc nie musisz się martwić o nią. Same nie, sobie ja wejdą. Nie, ja może się martwię. No, tam, to dobrze. Drzwi zamknij, bo tam przeciąg starów ma... Ona tu przyjdzie, będzie się bawić, wiesz? niech pamięta żylu wziąć odpowiednio dużo. Bo może też, ale nie wystarczyć. Patrz, to będzie... W ogóle, co tu się będzie działo tutaj? I tak dwóch chłopów jest, jak ona jeszcze przyjdzie. O, no. Już jeden pomyślał sobie. To. Drugi też, już gadają, już obgadują, już plotki lecą. Ile złota na nią trzeba wydać? Zamknij drzwi temu, bo tam mu przewieje na starość, mu korzonki tam ten wykorkują. O, dobrze. O, ja w ogóle jestem... i we dwóch zamknę, niech się zabawiają. O, ale oni potrafią otwierać drzwi, nie są aż tak ułomni na szczęście. Popatrz. O, jednak nie. A, widzisz? Chyba coś nie w tą stronę. Powiem ci, lepsze niż Simsy. O, ten se usiadł, o, stary łazi, a młody siedzi. O, no właśnie, nie dziwię się, że wyszedł. Się obraził, poszedł w cholera. Ale jak trzasnął drzwiami jeszcze, skubaniec. Dobra. Ale widzisz, zamyka przynajmniej po sobie. I kulturalny, prawda, to jeszcze ta epoka, jeszcze te pokolenie, tak? Dobra. No. Zaczynamy, jedziemy z tym odcinkiem, nie? Czołem ludziska, z tej strony Staszek. Dzień dobry. Jest również Madzia ze mną, tak jak ona się nie przedstawiła, zapomniała swojego imienia, widzę, ewidentnie. Ja to tak z wrażenia, bo zawsze jak ja przychodzę na początku nagrania, to mi mowę odejmujesz. Bo ja nie wiedziałem, że jestem aż tak onieśmielający. Może to no, mój czepek. No, w takim czepku, to no, wiesz, no. Czepek z wymianami, przecież mam jakiś taki dziwny. To korona jest, by the way. Tak, więc gramy dalej. Niezmiennie dziękuję za wszystkie wskazówki. Dzisiaj mamy plan konkretny. Konkretny plan brzmi iść, znaleźć dżunglę, póki jeszcze słońce świeci. Tak. Znaleźć może biom zimowy. No ostatnio czekaj, gdzie w lewo chodziliśmy, to teraz na prawo pójdziemy, tak. Nie? Tak jak widzicie, trochę się zmieniło. Też przy okazji dodałem dodałem po prostu 3 domki kolejne, jakieś tutaj, proszę bardzo, klatkę schodową nawet drewnianą, żem tutaj palnął. I mamy nowe zwierzątko, to jest świnka Pepa. Tak, świnka Pepa, która ma w środku dużo hajsu, udało się nam zebrać już 22 złote monety, także jest nieźle. I ja na szybko jeszcze tylko pokażę, żeby się tutaj nikt nie denerwował więcej, że zrobiłem... Co mi się stało? Możesz jechać razem ze mną, jak chcesz. Tak właśnie. Ja nie lubię wody. I to jest jakby cała zmiana moja zrobiona według tam porad ludzi, że jednak zrobić to mega szybko, mega sprawnie. O, i to jest konkretny ślizg. O, konkretna szybka penetracja. Proszę bardzo, tak. Trochę się narobiłem, ale to tam. Tutaj jeszcze mamy skarby, ale to zostawię na później, bo na razie idziemy szukać. O, a co to jest? To nie jest ten biom, bo ja właśnie ciebie pytałem, ostatnio graliśmy, czy nie znalazłeś tego biomu. Mój jest iście lodowy. Tak, bo ja zaczęłam troszkę prywatnie sobie pogrywać, żeby też bardziej ogarniać. No. O, już kolegów słyszę. No i w każdym razie doszłam do takiego biomu, który jest iście lodowy i tam faktycznie jest lód po prostu, nie? Tak. Są lodowe biomy. O, to włócznie ma! Co? A, to musisz na hopitę uważać. O!
I jest chyba ten czerw cały, który tam atakował zawsze. Jaki czerw? To jest gąsienica! No, mały czerw. No. Tak. O, słychać go, tu jeździ. Nazywa? Nie, ja go tak nazywam. Czuch, 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 czuch. Dobra, o, dostał. Umarło. O, kolejny ten. Idzie, nic poń. Bigo, A też się nie... Mocną pałę masz, to możesz go bić. Pałę. Rękę mocno mam ty. Też. Powiem, że może mieć pałę. No. Dobra, to ja sobie pójdę w tych garnkach, pomieszam w końcu kobietę i jestem, tak? Dobrze, pomieszaj, zaraz idziemy do tej dżungli. Ja po prostu chciałam zebrać ołów, który jest tam kompletnie zbędny, ale lubię zbierać ołów. Nie mogę. Dobrze, więc nasz plan to jest pójście na górę, po lewej stronie też są jakieś skarby, ale jak zobaczycie, to właśnie... Konika znalazłam! Te moje skarby właśnie widać tutaj zaczęła Madzia zbierać, ale niech będzie. Jakiego konika? Tam znowu to... czerwy tu latają. Jakiego konika znalazłaś? Gdzie ty masz tu konika? No, takiego... No bo już sobie go wzięłam. Aha. Ja zabieram ten, o. A tu jest, proszę bardzo, jakaś nagroda. Dają? O Jezu, sztabka srebra, flara, pistolet sygnałowy na flary, ognista strzała, mikstura grawitacji, kolców, powrotu i dwie złote monety. Myślę, co uważaj, mnie bije. Nie, to mnie biła uważaj. Uważaj, bo jest mocny nie skubaniec. Nie, to mnie akurat bił. Kto? No, ten hoplita jest mocny, no. No ja już dwóch takich załatwiłam. No, widzisz, o, masz... rak idzie, takiego też kiedyś ubiłam. Rak? Rak nieborak. Chyba rak. Nawet skakać umie. No, skubany. A. Teraz ci powiem, co ja wzięłam. Czy ty mi go zajumałeś? Co ci zajmę? Ja tylko zbierałem skrzynkę. Jest! Posąg jednorożca, patrz, sobie postawimy w domu. Co mamy? Co jednorożca? Posąg jednorożca. Posąg. O, posąg. Dobrze. Ała! Czarny ledwo widoczny. Uważaj, ty ledwo żyjesz. Halo. Oj, tam ledwo. Dobra, to już uciekam tam. Musisz sobie znaleźć coś lusterka, albo mogę ci je przekazać. Ale tak, używając tej techniki... O Jezu, ja chyba mam. Masz lusterko? Nie w wydaje domu, wydaje mi się, tylko... że mam, to znaczy... Magiczne. Przy sobie to oczywiście, że nie mam, no. No. Bo ja w skrzyni pewnie zostawiam, bo ja zawsze wszystko, co poznajduję tutaj, to w skrzyni zostawiam. Słusznie. Potem można przebrać. Tak, ale bo ja jestem jak z tych, którzy uczyli się grać w terrarię. Żyjesz? Żyję, po prostu zacząłem spadać. Okej. Okay. Użyli się grać w terrarię bez liny, kiedy jeszcze lin nie było w tej grze, więc ja ciągle mam zakodowane, że podróżowanie po tej grze to jest tylko na platformach, a tu proszę bardzo. Liny są mega pomocne. A to widzisz, to ja po Minecraftowym, natomiast schodki wszędzie robię. A, schodki też mogą być. No. To tak, musimy sobie dzień zrobić dobry. Jakiś na mikstury. My tu mamy nową koleżankę, Alison. Staszek na nią leci. O, bardzo. Ja lecę na jej strzykawkę. Przede wszystkim. Lubię, jak mnie udźga. A to czekaj, ja jestem teraz nie do końca taka zdrowa na umyśle, to może ona mnie wyleczy, co? Spróbuj, zobaczymy, czy pani? To zadziała. Powinna. Za 9 sztuk miedzi spadaj! A to jest... Jaka... Co to jest 9 sztuk miedzi? To jest nic. To jest tanioszka. Prawie za darmo. Sama wydobyłam, co mnie teraz będzie ograbiała? Nie ma. Jezus Maria. Dobra, to ja może no. Ten, gdzie ty jesteś? Coś ci chcę pokazać? Gdzie ty jesteś? Jezu, to ja nie wiem, czy ja mogę patrzeć. Płonie, więc może. Czy dewastator jakiś idzie? Patrz na to. Wow. Ale fajne. I zobacz, jak to się świeci teraz. To są flary chyba, które rozświetlają ciemność i mrok. Ale to nic sam nie zrobi, nie? Tylko wybuchnie i zginiesz, więc nic. Aha, spoko. Dobra, czekaj, gdzie naszego tego jednorożca sobie postawimy? A, stawię go gdzie chcesz. Jednorożca oczywiście. Dobrze. Może nie wiem. Tu on będziesz... ma wybuchowe. Granaty można kupić i bomby od niego. O, spoko. A czemu on u nas od razu zamieszkał, a ta twoja pielęgniarka nie chce? No bo ten już poszedł na dach i on po prostu zwiedza dach. Dla niego teraz najważniejsze jest to, żeby naprawić nam dach, bo może przecieka. No nie wiem, może ma takie fantazje. O! Może i tak. Piękne. Widzisz, jaki ładny? Cudowny. Postarałam. W miejscu, w którym mamy też jakąś taką zaawansowaną tutaj strukturę do tworzenia przedmiotów. Co to jest? To jest obraz? Obraz? Jaki obraz? No nie wiem, tak. Ale co, kupiłaś obraz? To się nie da. Robiłaś obraz? Nie, gdzieś musiałam go znaleźć, tylko chcę go postawić tutaj. Gdzieś, gdzieś. Dużo o, miejsca może. Właśnie nie wiem, tak średnio w tym domu miejsca. Nie wiem, jak on duży jest, więc może... O Boże, co to za dziwny obraz. Słoneczniki. Słoneczniki Van Gogha, rozumiem.
w jakiejś twarzy. O, bombę też znalazłam. Ach, myślałem, że to jest szyja i ciała, to jest wazon. O Jezu. Myślę, co to jest? Rozwalona głowa? Już rozumiem. Dobra, tak w ogóle to ja chciałam zrobić łuk. O. W sumie jakby tak popatrzył, to taki wybuchający mózg jest, wiesz? No, to właśnie coś w tym deseń, coś w ten deseń. Tak, ja sobie... tak to też już widzę. Widzisz? Wystarczy jedna mała sugestia i już widzisz inaczej. Ale musiałam się przypatrzeć. Oj tam. A i teraz tak, łuk chyba działa tak, że... I to bolesny, o, mam bolesny łuk. Oj tak. No ja się zastanawiam, co tutaj się działo, że tak liście się posypały u tej naszej pielęgniarki, co on z tym zającem robi. I wy się dziwicie, ludzie, dlaczego ja zajączki wiecznie biję. No bo te zajączki jak się doczepią, to wiesz, jak Katarynka. W każdym razie, chyba od góry. A czekaj, my się chwaliliśmy naszą toaletą, czy nie? Tak. Mamy toaletę. W ostatnim odcinku, kibel, proszę bardzo, dwie złote monety za wejście. Wisisz mi dwie złote monety w tym momencie. Rzadko korzystam, to nie pamiętam. A kiedy my sobie łóżka zrobimy, żeby noc można było przespać? To za ciekawa propozycja. Możesz zrobić już teraz, albo i nie. To się robi na pewno z pajęczyny, ale nie wiem, czy nie trzeba mieć odpowiedniego na początku kurka. Wiesz co? Zrobimy test. Weź sobie kawałek pajęczyny ze skrzynki i pójdź do seta. Dzisiaj przed chwilą wrzucałam, mam. Weź sobie jedną sztukę, tam wszystkie sztuki, jak chyba z shiftem czy z kozorem, bierzesz headset. Jedną i zobaczysz, co trzeba zrobić, żeby Tworzenie. Mieć włókno, czy tam jakieś, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Pajęczalina, mikstura wyczuwania zagrożenia, drewniane jajo, jedwab, biały sznurek. Jedwab. To co, jedwab? O, nekromantyczny hełm. Jak to ładnie brzmi. Dużo rzeczy możesz sobie zrobić. Zależy się, jaką tam klasą będziesz chciała grać. A. Dobra, jedwab. Ile tego jedwabiu trzeba będzie? No właśnie, to jest tylko pokazane co, więc wiesz, że możesz robić jedwab, tylko nie jest tam napisane jakoś, jaki przedmiot jest potrzebny, jaki craft station potrzebny, żeby zrobić jedwab? Bo ja nie wiem. Nie pamiętam. Wymagane przedmioty krosno. Właśnie, a teraz mamy jak krosno? Się robiło krosno? Ja gdzieś kiedyś zajumałam z jaskini, bo ktoś gdzieś tam miał w jakichś lochach, więc że stało, to sobie wzięłam. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie trzeba robić łańcuch. No właśnie, chyba poczekaj. Zrobię łańcuch, bo mam wrażenie, Ej, wiesz co, tak porozświetlaliśmy wszystko, że nawet goście żadne nie przychodzą. Ty faktycznie, jakoś dzisiaj taka spokojna noc, a może być jeszcze czerwony księżyc, wtedy jest napierdzielanie. A, to już mnie widzowie straszyli, tak. Tak, już wiesz, tak, dobrze. Tak, to pisali mi w komentarzach. A u nas to jeszcze może ma znaczenie to, że ten sztandar zombie sobie powiesiliśmy, co? Może sztandar zombie? A to nie slime? To tylko zmniejsza ich obrażenia. To. Nie wiem, czekaj. Standard, no. Zombie i zielony szlam. Jezu, co tu można robić z tego łańcucha? O masakra. O, zegarek można zrobić miedziany. Pokazuje godzinę, o. Patrz, zegarek może pokazywać ci godzinę. Hak wspinaczkowy. To bym pomyślał, że zegarek ma takie zastosowanie. Prawda? Hak wspinaczkowy potrzeba jeszcze zwykłego haka, żeby go zrobić. Okej. Okay. Szukam teraz po prostu, jak zrobić... Z łańcucha chyba trzeba, bo właśnie hak wspinaczkowy zresztą jest dość potrzebna rzecz, ale trzeba na początku znaleźć jeszcze hak sam w sobie. Wiesz co, to ja może na razie pójdę do siebie tam pod ziemię. Dobra. Zobaczę na jakim etapie ja tam skończyłam kopać i póki jest noc, to ja sobie tam pokopię. Dobra, jak będzie ranek, to mnie zawoła i to ja wyjdę. Tak jest, dam ci znać. Chyba. Ho. A ja zrobię jeszcze dowolnego... Zrobię jeszcze tartak. Nie wiem, do czego służy tartak, ale... Ale zrobię tartak i próbuję w ogóle wymyślić, jak to zrobić, żeby mieć ten... To by jakieś krosno właśnie było, tylko nie pamiętam, jakie są składowe krosna. Tu się by przydała jakaś wiki chyba czy coś. Patrzcie, się tu dokopałam i tak chyba w tą stronę jednak je nie szłam. Tartak. Ja tu mam coś jeszcze oprócz tartaka. Nie wiem, czy to się przyda, ten tartak, co można nim robić. O, przedmioty ja tam zdrowne. Szłam. Co to ja mam? Oszczepy mam, wiesz o tym? Oszczep. O, dobrze, zbudowałem tartak i teraz mam krosno. No i jestem mistrzem. Yeah! Aha, mamy i teraz krosno. Mam wrócić niby. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie musisz. Dobrze. Ale mam krosno i teraz mogę z krosna zrobić ten. Włókno. Mam nadzieję, że zostawiłaś w skrzynkach nam pajęczynę. Nie. No nie mów, że masz całą pajęczynę ze sobą. Tak. Wracaj do domu. Ale to tak raz. No jak? No skąd mogę wiedzieć, że będziesz chciał?
No właśnie po to, żeby zrobić włókna, no. Ja zawsze chcę pajęczynkę, lubię pajęczynki. Mam mnóstwo pajęczynek. W rosole? Tak. Co to za sformułowanie, nie znam. Oglądałeś kiedyś Muminki? O Jezus Maria, bardzo dawno temu. No i tam właśnie było, jak ta czarownica ichnia była chora, no to robili im jej rosół i ona go nie chciała jeść, więc wpadli na pomysł, że może dorzucą pajęczynę do tego rosołu, to chętnie zje. Mhm. I stąd ja się zawsze naśmiałam, że do rosołu potrzebna jest pajęczyna. O, słyszę gwiazdkę przy okazji, to ja będę miał zajęcie. Ja czekam na ciebie tu cały czas, nie? Biegnę! Biegnij! Run Forest. O, ale nie ma gwiazdki. Co się stało z gwiazdką? Jest gwiazdka z mojej strony. Ja mam gwiazdkę. Aha, to wszystko się zgadza. A. Poczekaj. O, miałem już słuchawki. Ta Alison. Miałem słuchawki na drugą stronę, dlatego wydawało mi się, że z lewej strony jest gwiazdka. Okay. Wszystko już rozumiem. I widzisz, poszedłeś sobie, ja sobie poszłam i Alison się wprowadziła. No widzisz? W nocy, może w nocy, jak nie patrzy nikt, to na tym włazi po ciemku. Wrzuciłaś już ten pajęczynki? Tak. Aha, do skrzyni z blokami i ścianami, okej. Okay. Aha, bloki, ściany, pieprznik, metale tak. Ciężkie, a to ostatnie? Ostatnie podpisane. Jeszcze nie, bo tam no to sobie może, potki wrzucam. To pierwsze trzeba pod... No to jak jest ten pieprznik, to może być jeszcze i solnik. Dobre, podoba mi się. No tutaj ładne generowanie wszystko, sucharów. Tak? Dobrze, dobrze. No. Ale ja myślę, że tam mikstury będziemy trzymać, więc można powiedzieć, że to jest, nie wiem, mikstornik? Może być. Czekaj, to ja pójdę do tego krosna. Powinniśmy mieć jedno miejsce na takie rzeczy, ale to się jeszcze zrobi w przerwie, żeby tu nie nanudzać. O, dokładnie pracuje. Kto? No to krosno twoje tu mi się kręci. A to tak krzesło barowe, o, możemy sobie barek zrobić. Yeah. Biały sznurek. Zwiększa zasięg twojego jojo. O, to ja chcę biały sznurek. A to się baw. Zwiększa. O, ten na ciebie już tu krzyczy, nie wiedzieć czemu. Nie krzycz na mnie. Bazdin jakiś. To. Dobra, mam 10 jedwabiu. Kanapę możemy sobie zrobić. Chcesz kanapę? A może nie spać? Chyba nie, chyba tylko łóżko. Ale łóżko nas kosztuje ile? O, ale idealnie. O, nie mam drewna? Czy masz trochę drewna, czy nie masz? Tylko było... 280. To poproszę. Trochę. Chyba to może jakoś dzielić, nie wiem, czy shiftem się trzyma. Ja ci mogę to ten? Nie shiftem. Okay. Możesz po prostu wyrzucić z ekwipunku, to powinno do mnie polecieć. Tylko nie do kosza, tylko z ekwipunku. To wiesz co, w tą skrzynkę pod tobą. Dobra, okej. Okay. Tak będzie nie musiałeś schodzić, ja stąd jej dosięgam. A widzisz, a ja lubię tak. Od dołu. Proszę brać. Bardzo. Dobra, to zrobię i tobie też łóżko. Tylko... Czemu nie mogę zrobić łóżka? Halo? Mam wszystko na łóżko, przed chwilą zrobiłem łóżko. Może byłeś niegrzeczny w tym roku. Może. Dobra, to ja mam dla ciebie łóżko, tylko musisz... Nie mamy jeszcze swojego pokoju kompletnie zrobionego w tej grze. Więc tam, okay. Gdzie sobie wybierzesz łóżko, tam będziesz spać. Wrzucam ci do mikstur, żeby było logiczne. Okej. Okay. I polecam. Łóżko powoduje, że to jest miejsce, gdzie potem się odradzasz, tak? Taki safe point. Okej. Okay. Ja sobie nie wiem, gdzie łóżko postawię na razie. Gdzie są mikstury? Nigdzie nie zmieszczę łóżka. Mamy za mało miejsca w domu. O! Nie wiem jak ty, ale ja śpię na zewnątrz. I teraz jak się używa dobra, tego? Pójdę sobie może na drugą stronę w takim razie. O. Spoko. Na uboczu, ale co ciekawe, jakoś nie mogę kliknąć, żeby mi to łóżko zaczęło działać. A jak się działać. Właśnie śpi w tym? No właśnie nie wiem. Znaczy to się nie śpi, ono po prostu ci zapisuje miejsce do respawnu. Ale nie chcę w ten sposób się zaznaczyć. Zawsze jakoś tak? Wiesz co? Może łóżko nie musi wiem. Być zamknięte w pokoju, żeby można było to zrobić. Nie wiem, tak strzelam. Możemy iść. No to sobie dobudujemy kiedyś. Możemy iść, jak chcesz. Możemy biec, teraz podróżować. Ja chcę, patrzę, tylko wiesz co, ja chcę też troszkę drewna. A ja ci mogę oddać twoje drewno. No ja sobie znajdę własny już. Okej. Okay. W porządku. Łańcuch nam się przyda później na zrobienie łańcucha. Też bardzo pomaga w podróżowaniu, jak będziesz miała łańcuch. Mega pomaga w podróżowaniu. Ale podróżowanie to na łańcuchu, później. Tak? Tak. Dlaczego? Tak zaczepiasz się po prostu, jak pnącza używasz. Zaczepiasz się. Aha, okej, okay, rozumiem. Niemalże. Ja też zapuścinam trochę drzew, a co? Co będę się nudził?
Mamy cały dzień na podróż, więc akurat. Jak tam wypadną ci jakieś małe te żołądzie, to od razu zasadzaj przy okazji. Tak, zasadzałam. Czekaj, bo się martwię, czy ja tutaj będę mogła wypłynąć, ale mam nadzieję, że będę mogła. A ja powiedziałam żołądzie, więc już się poprawiam. Chodziło mi oczywiście o żołędzie, żeby nie było wątpliwości. Mam dłuższe jojo? O, hej, faktycznie. Ja sobie tutaj porobię takie, o. Porób sobie takie, o. A, bo to ten... Ja nie mogę się przyzwyczaić, że w tej grze drewno też czasami się zbija kilofem. Znaczy zbija się, nigdy się nie zbija kilofem, tylko pod shiftem ci się zmienia samo na odpowiednie to. A ja mam za krótkie palce, żeby shifta używać. Okej. O, tutaj może być dużo skarbów. No, to też wygląda, wiesz co? Skrzynka. Wygląda trochę jak dżungla, ale to chyba nie jest dżungla. O, mam nóż do rzucania, jakbyś chciał. O, to akurat do kuchni. A w ogóle, aha, bo ja mogę teraz, ja mam specjalny przedmiot, który powoduje, że mogę sobie, jak zbieram pnącza, to one mi się zbierają jako przedmioty. To jest spoko. Aha. Nie rozświetlasz? Pamiętaj rozświetlać. Nie. A co, idziemy dalej? Tam no nie, no, zawsze można zaznaczyć, gdzie, jak daleko doszłaś, nie? O, i znowu czekaj, jest to coś. Sobie muszę zostawić, o. I tu już jest koniec w ogóle tej. To sobie wyrzucę, to wyrzucę, noży nie lubię, o. O, 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 to ja zobaczę, czy mogę złapać robaczka, bo mam siatkę na robaki. Nie mogę złapać robaczka? O, jest! Mam robaka! Jej! Co się robi z robakiem? Zalewa się go. Okej. Okay. 25% mocy przynęty. Znaczy, że zwiększa jakąś moc przynęty po prostu. Okej. Okay. Tak. A właśnie, widzowie dalej mówią, że powinniśmy łowić, wiesz? Tak, bo z tego łowienia ponoć dużo rzeczy wypada, ale tracisz wtedy fun. Z tego odkrycia, że znajdzie coś w skrzynce. Czy coś. Ej, no można łowić, tylko właśnie chodzi, jeśli obchodzi o prowadzenie serii, to ja czuję, że łowienie jest nudne. No bo co? Aha. No przecież stoisz i tylko... Czemu nie chce lina iść w górę? Mówili, że będzie lina też w górę szła, ale nie chce. Ja jestem w ogóle zdziwiona tym faktem, że w ten sposób może... Ej, rzuciłeś mnie. Nieprawda. Prawda to. Nope. No. Jestem właśnie w tym momencie zdziwiona, w jaki sposób ty tą linę zrobiłeś, bo ja się zawsze byłam przekonana, że wiesz, z góry się po prostu linę zaczepia i tyle, nie? A nie od dołu. To też, w sumie, bo jak naciśniesz z góry w jednym miejscu, to ta lina sama się rozwija i to jest piękne. Mm. Ta lina sama się potrafi rozwinąć. Ja, zima! O, mamy zimowy biom, to jest dobre, bo tutaj widzowie też podpowiadali, że w zimowym biomie najlepiej dropią w skrzynkach bajery. O, już jakieś tam rzeczy wpadły. Wiesz co, to możemy się przekopać tutaj, będzie łatwiej chyba. Ale sobie pójdę na drugą stronę góry, wiesz? Ale to myślałem właśnie, byśmy się przekopali tu, w sensie, o. A, tędy chcesz się kopać, no. Ja sobie linkę zrobiłam, idę na górę, zobaczę. O, drzewo na górze zetnę, wiesz? Ja już teraz wiem, dlaczego mi kontrol nie działa, już mogę wam też powiedzieć, bo ja tu używam z shiftem kopania, ale żeby kontrol działał, to trzeba mieć kilo wyekwipowany w ręce i dlatego... Ja wolę po staremu kopać w taki sposób. Ja to jestem starej daty, kopowany na pierwszej Terrarii. A ty już jesteś po drugiej stronie, świetnie. Ja skrót buduję. Liny powiedzmy. Zbierałam. Dobrze. Okej. Okay. Masz dziadu żelowy. Troszkę pomogę. Dawaj, pójdziesz szybciej. O, to się nazywa kooperacja. O, jakaś dziura. No i może ze skarbami. Może zajrzeć. O, a ja idę się bić, o. Lej go. Z kubańca. Nie mogę wejść? Ja nie mogę wejść? No. Auć. Już lepiej. Co tam dali? Nic ciekawego. Myślałem, że jakieś złoto, miliony. No, to chyba za płytko na takie rzeczy. Patrzę, co tu dalej jest, ale tu... Jest trochę przejść. A jak ja sobie zrobię lasek, tylko... Nie no, ale mieliśmy chodzić po powierzchni, więc zaraz idę do ciebie. Dobra, idę już do ciebie. Uch! Och, och. A on na ciebie się za... Patrz, ile ludzi przychodzi, jak zrobiłem domki. Warto zrobić no, domki. No, lecą na ciebie, ja ci powiem, że hu hu.
Szkoda, że to głównie faceci, ale jeszcze przyjdzie taka laska, która będzie nam pomagać właśnie rozstawiać elektrykę, które ci tam mówiłem na początku. Tobie tylko laski w głowie. No a co, będę na facetów patrzył? Ja wiem. No. Mężczyzna też by się w domu przydał, nie wiem. No to jeden wystarczy. No. Po co mi więcej? Dobrze. Jeden funkcjonalny. O, widzę, że wspinasz się na górę, tak? Szłaś górą czy dołem? Ja tutaj coś... Górą. Ja na górze jestem. To ja idę dołem. Jest? A, ruda miedzi. Ruda miedzi? Właśnie widzę, też pisali, no, że ja bardzo dużo ród pomijam. O, nie pomijaj ród. Pingwinek! Okej. Okay. O, już nie żyję. O, pingwinek! O, już nie żyję. Piękna historia, smutna historia. Kurczę, tutaj... A, to od razu smutna. Dobra, znalazłem koniec dziury, także tu nic ciekawego nie ma. A ja znalazłem skrzynkę pod wodą. Bardzo... pod wodą? To może być dobra skrzynka. Linę 23. I to koniec? Mhm. To słaba skrzynka jednak. Bo tutaj jeszcze... O, i zaraz będzie ta pustynia. Kolejna. Przypomnijmy też przy okazji, że... druga strona medalu naszego gameplayu jest u Madzi, tak? Bo my gramy w ten sposób, że... ten sam gameplay, ale z dwóch różnych stron na... naszych własnych kanałach. Jak widzicie, ja to wiecznie gdzieś do przodu wyrwę. Ała, to we mnie bije! Co za dziadostwo! Ja się nauczyłem używać lin. Także już jakiś progres jest. A twoje te śnieżne slajmy ze mną przyszły na pustynię. Co to jest? Spadłem na twarz. Żyjesz? Żyję. W ogóle wiesz, co my dzisiaj nie zrobiliśmy? No. Się nie połączyliśmy. A, dziadostwo jakieś leci! A, faktycznie, nie zrobiliśmy tarczki na kolor. Ale to zaraz zrobimy. To w każdej chwili możesz zrobić. Co to jest? Pożeracz dusz! O-o! Czemu ty mnie zostawiłeś tu samą? Czyli pożeracz dusz, czyli znalazłaś albo Crimson, albo to drugie, bo to są dwa rodzaje. Jakieś fioletowe dziadostwo! Zepsucie, tak. Oj, to jest najtrudniejszy biom, teoretycznie, albo taki najbardziej niebezpieczny biom. Dla nas. Ja mam desku. Ale też w sumie dość ważny biom, jeśli chodzi o samą grę. To nie jest desku. Nie o, rozwalaj... Ja chciałam to. Jedna rzecz. Nigdy nie rozwalaj ołtarzy. A co to ołtarz? W sensie, jak to wygląda? Jak ołtarz, poznasz. Okej, mam nadzieję. Poznasz. Czekaj, bo ja pożeracza ubijam. Ubijaj pożeracza. O, już idę do ciebie, to tak, bo to jest najniebezpieczniejszy, teoretycznie biom, najniebezpieczniejszy, gdzie się kryje pierwszy, jeden z pierwszych bossów, oprócz wielkiego oka. To mnie pocieszyłeś. No, nie ma za co. Ty możesz do mnie tu przyjść. Idę, tylko poszedłem, ja lubię penetrować, tak? No możesz penetrować tu powietrze, bo nie chcę, że mnie slime atakuje, to jeszcze dwa pożeracze dusz. I jeszcze sęp na mnie czeka i kolejny pożeracz duszy leci. Idę, biegnę, ale to może się ten, nie wiem, jakoś ewakuuj czy coś. Miłość bosko, gdzieś ty polasł. Idę. Ja byłem w dole cały czas. Penetrowałem podziemia, bo tam więcej ciekawych rzeczy można znaleźć. Ale mieliśmy dżunglę znaleźć. Ja mam dużo atrakcji tutaj. Dobrze, idę. No przepraszam, wlazłam teraz na to fioletowe coś, no i nie idę dalej, bo mnie wszystko bije i oczekuję na wsparcie jakiekolwiek, tak? Jaki frustrat w ogóle. O. Idę. O, nie frustrat, tylko panikasz. Aha, no to samo w sumie wychodzi. Jestem już na... okej. Okay. Mam zgniły kawałek, jak chcesz, to ci dam. Nie chcę zgniłego kawałka. Ja już tu też jestem. O. Dobrze, już widzę, już się czuję bezpieczniej mentalnie, tak. Mentalnie? Ale tylko mentalnie, tak. Bo ja to... Fizycznie to raczej ze mnie. No bo ty dalej jesteś daleko ode mnie. Tak. Jezu, ile tego dziadostwa jest? To będzie się mega dużo spawnować. To jest. Czyli mamy Crimson. Mamy. Crimson? Czy mamy. Corruption, przepraszam. Jest Crimson i Corruption po angielsku. To jest w takim wypadku Corruption, czyli zepsucie. To jest ten biom, który. To jest taki biom z bardzo trudnymi przeciwnikami, z bossami w ogóle. Zauważyłam. Nie wiem, czy powinniśmy po nim chodzić jeszcze, bo mamy chyba coś trochę za słabi. A ja mam przecież łuk. No dobra, ale... A ja mam łuk, ja jestem badassem przecież. No to ubijaj to. O, proszę bardzo. Leci. Mówisz, że nie powinniśmy, no ale jakoś musimy do dżungli się dotygować, tak? Mogę też zmienić pociski na... Wiesz co, ty byś mógł mostki stawiać w międzyczasie, jak masz chwilę, jak nie bijesz czegoś. Bo pamiętaj, że ja nie skaczę podwójnie. Dobrze.
Masz rację. Gdzie we mnie? Dobra. Dobra, już. A, już budujesz mostek? Dobrze, budujesz mostek. Już jakoś sobie radzę. Ups. Jezu, tu pełno tego jako tak, psików! Tak, tego jest mega dużo tu. Tak będzie właśnie. Więc jakby na to musisz uważać. Dobra. I ty się dziwisz, że ja panikowałam. Wiesz co, spróbujmy po prostu przejść szybko przez ten biom i zobaczyć, czy po drugiej stronie nie będzie... O, tu już coś innego jest poniekąd. Nie, 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 to wciąż jest cały czas ten niebezpieczny biom. Buduję mostki. Ale taki obrazek mi się zmienił, dziękuję. A bo na... tak, bo teraz pojawił się... Oj, oj, cztery. A tu wszystkie, kurde. Łuczy, łuk jest całkiem spoko. No i radę ten łuk. Nie, ja nie lubię. Tam na górę też się będziemy pchać? Staramy się przejść po prostu przez to miejsce. Także... Tak, pchamy się na górę, to nie wiem, czy liny dadzą radę. Nie wiem, tak patrzę, czy... A nie, da radę wyskoczyć. Tutaj trzeba mostek będzie. Dawaj moją szczałę. Co to jest to? Nie znam tego. Kaktus. Okay. A, czyli połączenie po prostu... Crimsona i... Przepraszam, Corruption i pustyni. Już poszłaś dalej? Okay. Nie, stoję tu. Dobra, stoję tu, bo mostek. Mostku potrzebuję, a tutaj się pod nami masz. Zaczepił jeden. O, wow, o właśnie, faktycznie. Już do ciebie. Już go widzę. Ała, nie, nie, gdzieś ja spadła, nie, w ciemność. Co? O nie, ja też spadam. O nie, jestem na skraju. O nie, nie zabijajcie mnie, wypierdzielać. Won! Jakaś powracająca strzała go zabiła. A tu jakiś jegomość przyszedł, wiesz? Czekaj, ja tu ledwo żyję. Ja Eladon. Ja tu walczę o życie teraz. O nie, ja wielka... Tu sprzedaję. No nie! A mogłem użyć po prostu sreberko. Chcesz przenośną betoniarkę? Albo stoper? Czy co chcę? Jaką przenośną betoniarkę? No to chodź tu pan przyniósł, chodź sobie zobacz, o. Allison, ulecz. Tu. O, ulecz mnie. Ja chcę, ulecz sobie na ogniu i będzie ci cieplej. To też, ale przecież nie musi mnie leczyć, bo jestem 100% po powrocie do życia. A co u Allison tam się dzieje i z kim? Nie wiem, jakieś tam... Ło, zobacz! Zginę, no. Zobacz, jak ostro weszli w zabawy dziwne. O, no. A co to za koleś jakiś kolorowy tutaj? Co no ty to tu właśnie masz? On ci betoniarkę przyniósł. Betoniarkę! Co? No zobacz na drugie to. Betoniarka. Faktycznie, przenośna betoniarka. Zwiększa szybkość umieszczania ścian. O matko, stoper. Pokazuje metale szybkość ciężkie, czy coś mam. Kufer jeszcze jeden przetargałam w ogóle. Dobrze. Bardzo dobrze. To co, idziemy jeszcze raz tam? Gdzie... Bo tam trochę złota zostawiliśmy i ty tam na dole jeszcze zostawiłaś całe złoto. Znaczy, no też, ja ogólnie to, wiesz, czasowo bym odcinek już skończyła. A już? Po ten, no a faktycznie czas poleciał, no. O matko. No słuchaj, jak się gra w dobrym towarzystwie, to szybko to wszystko leci. No niestety, za szybko. No. Tak. O, jeszcze jeden kupiec. Ale a to nie, ten odchodzi. Z betoniarką? Słuchaj, bo to działa tak, że kupcy przychodzą okresowo i trzeba do nich przyjść, jak oni przyjdą, potem sobie idą w cholerę. Także tak działają kupcy. Aha, myślałam, że oni znam zamieszkał, betoniarkę miał nie. I w ogóle. No, w ogóle noc teraz idzie, to ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby tam się wybierać. Zgniły kawałek a propos. Może to nie jest dobry pomysł? No. A może jest? To ciężko powiedzieć. Proszę, z niej kawałki, mam jakieś pnącze, nie wiem, gdzie ja to mam wszystko podziać. Noże. Nie noże. O, i idę Pepe nakarmić. Co, nakarmić idziesz? Ptaka? Pepe, naszą świnkę. A, no jest. Rozumiem. Już wszystko rozumiem, no. Chyba. No. O. Możemy teraz kończyć i sobie po nagraniu sami pójdziemy to odzyskać. No podejrzewam, że my umrzemy jeszcze nie raz tam, wiesz? Tak wykombinowałaś, dobrze. I nie dwa. No, w sumie dlatego potrzebujemy lepsze rzeczy, tak? Zwój pnącz. Lepsze rzeczy, lepsze materiały, lepsze... No po prostu musimy kopać, więc myślę, że następny odcinek to znowu idziemy w dół. Możemy pójść eksplorować zimowy biom i zobaczymy, czy tam pod spodem możemy znaleźć coś ciekawego wtedy. O, to może... No, tam dużo dobrych rzeczy dają. Za darmo. Nawet. A, fajnie. Ja tylko chciałem na koniec jeszcze zrobić... Co ja chciałam zrobić? Ja chyba potrzebuję zwykłych strzał. A, tam ty strzał. Się bawisz. Tak, bo ja nie wiem, jak się robi zwykłe strzały. To jest dla mnie fascynujące. Że mam drewniane strzały, jakbyś chciał. Tak, a jak masz nadmiar, to oddaj. Znaczy, możesz mi dać, bo ja strzelam z łuku.
Mogę wziąć... Rzuciłam do bloków i ścian, bo to logiczne. Dobra. A 25? No dobrze. A i tak nie używam, ale zawsze coś. Strzały być może można tylko kupić, ale to jakby co, będę was pytał też przy okazji, widzów w sensie, bo chyba strzały dało się tylko i wyłącznie kupować. Coś a to ty nie możesz setowi takiej strzały wsadzić i niech ci powie, gdzie taką jeszcze znaleźć? A zobaczmy, tworzenie, proszę bardzo, strzały. Nie, on mi powie, co mogę ze strzały zrobić. Strzała piekielnego ognia. Wow. Dobrze to brzmi. Prawda? Ale potrzebujesz tapki piekielnego kamienia, to jeszcze nie tak łatwo. Nie, on mi powie, co mogę zrobić. Bezkresny kołczan. 4% szansy na... Okej, okay, a co potrzebuje? Bezkresny kołczan potrzebuje 4000 drewnianych strzał. No to jest chyba jakieś chore. Kto to wymyślił? No bez jaj. Strzała piekielna, nieświęta. Strzała błazna, strzała mrożona. Ognista strzała zadaje 7 punktów obrażeń. Dobrze, to trzeba będzie po prostu... Prawdopodobnie zebrać strzały, albo po prostu je kupić. Myślę, że mamy tyle hajsu, że możemy kupować te strzały spokojnie. Ty u nas w domu hajsem zarządzasz. To prawda. Hajs jest. No. W każdym razie w śwince. Jak masz jakiś hajs, zrzuć go. Już oddałam. Dobrze. Więc, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Być może zaskoczymy was w następnym odcinku znowu jakąś rozbudową domku. A być może jakąś znowu, nie wiem, nowym ciuchem, chociaż wątpię. To za bardzo nie zebraliśmy sztabek, żeby móc coś z tego zrobić. Ale ty u nas coś... się też modą zajmujesz, no. Też. Jak nie patrzeć. Tak. Ale może uda się zrobić coś, jakąś lepszą broń, bo na razie to tak powiem szczerze, oprócz tego łuku to ten mieczek to taki średni jest, ale najlepiej będzie zrobić, jak najszybciej zdobyć platynę i zrobić nam najlepsze na razie te kilofy. Bo z platyny, wiadomo, najlepiej będą biły, najszybciej będą też biły i kopały. Więc to jest istotne, żeby to zrobić. Chcę. Dostaniesz jako pierwsza lepszy kilof. Mogę cię, że tak dobrze. Powiem. W ramach prezentu, nie wiem z jakiej okazji, ale... A to okazję ja wymyślę, nie martw się. Dobrze. A tymczasem serdeczne dzięki, wielka piona. Tobie też, Madzia, dziękuję za wspólną grę. I się widzimy za tydzień. Ja tobie również dziękuję. Dziękuję niezmiernie i w ogóle merci beaucoup. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Pa, pa! A to łapę zombie, którą biję, to jest silniejsza niż ta tutaj. Ale no mam tam jakieś... Te... A to ty byłeś od rozstawiania pochodni, ale to idziesz ja tu pierwsza, morduję no to... wszystko. Przepraszam, no, bardzo, kto idzie pierwszy? No to jeszcze, bo ci morduje, o widzisz, żeby ciebie nic nie zaatakowało. No zero wdzięczności normalnie. Dobrze, no, ja niech będzie. Krew swoje, życie o narażam, żebyś ty bezpiecznie tu miała, topię się. To się nie top. W sensie dalej się topisz? Nie, już się rozmyśliłam. O, kiedy ja ledwo żyję. No to już wiesz, czemu ja przodem tak trzymam. Dobrze. No. Gwiazdka przy okazji. Cała nie trasa wiem, będzie rozświetlona. O, proszę bardzo. Tylko no latarnik będzie dostał, żadnego nie będzie. Nie, to wiesz, nie od światła. Zależy, o jak pięknie ją go trafiło. Powracająca strzała prosto centralnie w ryj. Jesteśmy chyba blisko już. Tak, bo już jesteśmy na pustyni. Ja myślę, że nie wchodzimy tam do tego miejsca, póki jasno nie będzie, bo to nas zabije jeszcze szybciej. Będzie, dlatego ty z przodu, ja z tyłu i to jest wtedy koop, kurczę. Ty nawalasz z buta. No tutaj to ładnie to się bije, ała. Się dotknęłam. O! Do... O! Hilfe! No to co, gdzie gdzieś poszedł? No ja tam zabronił włazić, ała, po raz pierwszy. No bo ja lubię taką emocje takie trochę. Ja tam nie wnikam w twoje fetysze. Lepiej nie. Jakby to oko ci bije. A tu też przynajmniej sporo hajsu wyleci, więc wiesz. To naprawdę dobrze dropi. Chociaż to jeszcze nie tak dropi, jak mogłoby dropić, ale... Będziesz się sprzedawał. Tak. Za tanioszkę. Potem będziemy generować... Będziemy przywoływać meteor. To powinno cię zainteresować, bo... To może być ciekawa akcja z przywoływaniem meteoru. I co on da? A, będzie niebezpiecznie zbierać surowce z niego, ale surowiec z meteoru daje naprawdę dobre bajery. Okej. Okay. O, tu jest mój hajs. A tutaj spadliśmy. Tak. A teraz gdzie? Linę. Trzeba by tu położyć, tylko czekaj. Oho, leci na górze coś. Ja tu zrobię rób zabezpieczenie. Linę, ja tu... Dobra, o. A ja tu trochę będę bronić ewentualnie. Okej. Okay. O, leci znowu! O!
No to od dołu ci wyleciało. Skubaniec. A to nie można, czekaj. Zobacz, ile ich jest. Okay. Widzę właśnie, czekaj. A ja zostawiłam, jakbym wzięła sobie tego ziemi, to wiesz co, może byłoby tu daszek zrobić sobie. Wiesz, spokój od góry. Oni tak się spawnują non-stop, więc wiesz. Ale to od dołu, no to. Dobra, myślę, że to jest moment, kiedy możemy spróbować zejść niżej. Ja tu linę rozstawię. No tego nie zjabiesz. No nie, to jest specjalny biom właśnie. Tu możesz jaki tylko rozwalać bombami i granatami. O! Znaczy, ja o, tu, liny tu są muszę. Moje hajsy, patrz, czekaj, ja tam, gdzie masz X. Sobie. Poczekaj, bo ja specjalnie robię ci... Ło! Dobra, i teraz będę cię potrzebował, żebyś tutaj... Patrz, jakie o, to jest głębokie. Się. Widzisz? Dobra, to twój tu hajs się jest. Rozsypywałam, o. Bieraj hajs. Widzisz, jakie to jest głębokie. No. Wow. Kurczę, zobacz, ile tutaj jest ale zejścia. Ale żeśmy popadli. Oj, tutaj strzały. Ło! Uwaga. Leci! Uważaj leci! Tam, uważaj. Spieprzam. Jak ty uciekaj, ja to gonię, tak i biję. To ten, też uciekaj. Ja cię tu ratować chciałam. Uważaj, bo tylko ta jest tam większa. Jeszcze jeden na dole powinien być. O. Już go dobiłem. Dobra. Tutaj uważaj, bo jest ten większy czerw. Nie. No zaraz go zobaczysz. Patrz, jaki wielki. A, to czerw, dobra. Łasienniczka. Nie, bo dla mnie to jest jakaś ta dżownica czy coś. Może być. To też mi się kojarzy z dżownicą Magdą. Co to? Jakiś starożytny hełm wyleciał, a ja go spuściłem na samo dno. Nie! Czekaj. Nie! No nie mów, że umierasz. Nie umieraj umieram. Mnie tam. Nie umieram, ale potrzebuję pomocy. Hilfe. Biegnę. Gdzie ty jesteś? Ty pod wodą jesteś. Tutaj. Ty nie możesz tam w prawo jakoś? Jezu. Czekaj, ja sobie spadnę tu. Że to chciało jeszcze umrzeć jak należy. Pod wodą jest bezpieczniej, powiem ci nawet. Tylko, że gasną mi strzały, jak idę pod wodę. No chodź tu, o, umrzyj. Dobra. To szlak. I tych ołtarzy nie wolno troszkę... rozwalać. O nie. Jakbyś podszedł w moją stronę idę. Bliżej, chodź tu pod tą wodę. Zostaw jakąś pochodnię, żeby było widać co i jak. Ja mam 34 zdrowia, ale żyję. O, serduszko ci wpadło, masz. O Jezu. Dobra, żyjemy. Tak, gdzie są liny jeszcze. Fuh, i to są te ołtarze. Madzia, nigdy nie rozwalaj Która? Tych ołtarzy. To, stoisz obok niego teraz. Nie widzisz? To małe wypier... To. O to? To jest ołtarz, nigdy tego nie rozwalaj, bo z tego... Ale to się rozbija kilofem, czy normalnie to o tym o też? Młotem być może, nie pamiętam dokładnie, ale po prostu Aha. tego nie rozbijaj. Dobra. I musimy stąd uciekać, przede wszystkim, bo to nie jest bezpieczne o, miejsce dla nas teraz. Ja już się rozochociłam, o to. Dobra. Chodź, to na odcinku zrobimy. My możemy jeszcze ewentualnie troszkę na prawo podejść, bo mi się wydaje, że tutaj zaraz jest pustynia, wiesz? Pustynia? Tutaj z prawej strony, tak. Dobra. Pustynia albo jeszcze coś innego, co ja tam widziałam. O, strzałów trochę mam dla ciebie. Strzałów? No. Czy strzał? A tu jeszcze jedno będzie. Au! Zejście w dół. No co za zes globalny. O. Madzi pokonuje 50 po tych, po tych. No. Tych po pożeraczów. Aha, rozumiem już. Widzę, że tak, rzeczywiście zostawiasz rudy, bo właśnie ja zbieram po tobie ołów. No ja jestem chyba parchata na jedno oko, bo nawet nie widziałam, że gdzieś ołów był. Wszystkie musisz zwracać uwagę na kolor ziemi. Co nie jest kamieniem, to zwykle i nie jest ziemią ani gliną, to jest jakimś surowcem. Ja dobrze zwracam uwagę na doniczki, wiesz? To dobrze, chociaż tyle. No teraz wszystkie właśnie rozbijam po drodze. Rozbiję, ja zbieram pnącza. To jest jakiś człowiek, starzec. To są lochy. Dobra, Macia, znalazłaś lochy. Teoretycznie... A to ja mogę... Nie próbuj... A, on na mnie nie krzyczy, to ja mogę to rozbijać. Tak, ale nie przechodź przez te drzwi, bo naturalnie od razu zginiesz, to po pierwsze. A jak z nim zagadasz, to jest szansa, Dlaczego? Że... No bo to są takie lochy trudne. Musisz na początku zabić posa. A jak zagadam, to co mi zrobi? Wróć nocą, jeśli chcesz wejść. Wracasz nocą Aha. i nie wiem, czy coś było czemu dać, czy po prostu powiedzieć, że chcesz walczyć i pojawia się takie... Taki boss. Nie będę ci mówił nawet jak wygląda, żebyś miała niespodziankę, ale to jest jeden okay, z bossów, dzięki. Który jest trudny. Ale do każdego bossa w tej grze buduje się arenę. Nie musisz przeskakiwać, tam już nic nie ma. Na pewno? Tak.
kawałek biomu i w sumie już pustka. Pewnie znowu woda. Tam trochę... Czekaj, bo tam trochę widać. Ja chcę zobaczyć. Dobrze. To ja pójdę razem z tobą też. Niech będzie. To są jakieś sztandary, patrz. Tak. Tak, bo tutaj jest bardzo dużo... Bardzo dużo fajnego lootu jest w tych podziemiach, no tylko, że no trzeba być bossa. A dalej będzie już tylko morze. Ocean po raz kolejny. Oj! A. Ja też! Prawie zginąłem! Nie, nie. Weź ty mnie wyzbieraj! Co tam poleciało się pokaturlało w dół? Chyba twój grób. Wiesz? Aha, dobra. To nie zbieraj mojego grobu. Kasę moją zbierz, bo ty wziąłem. Możesz zabrać moją kasę. Tak, wziąłem dużo ty srebra. Ty jesteś 5300 kroków ode mnie. O matko. A to fit, to stóp. No dobra, to można powiedzieć, że kroków. No. No, ale doszliśmy ta, do końca. Alison się znowu zabawia, jak nas nie ma. No, ona tak lubi jakoś, kurczę. Zbryźnica. No jedna kobieta na cały ten, no to się dziwisz jej? W sumie. Starożytny hełm cienia. Można założyć 6 punktów obrony i 7% zwiększona szybkość walki w zwarciu. Także Madzia, to jest coś dla ciebie. Ja ci to rzucam tu, proszę. Bierz. I zakładaj. Dziękuję. I zakładaj w slot oczywiście akt tego hełmu. No, było dobrze przez chwilę. No. Nie, jest, bo ja sobie ten założyłam na wygląd, wiesz? A ten zrobiłam tam, gdzie powinien być. Okej. Okay. No. Już się troszkę nauczyłam. Chcesz, żeby cię było widać jako zieloną, tak? Rozumiem. Tak, bo przywykłam, że tak wyglądam. Okej. Okay.